do czynienia z całą serią prowokacji. Rosja jest drażniona. Zestrzelono tutaj, zrobiłam film na Królewskiej TV. Zobaczyć go Państwo możecie. Pod tytułem "Kto zestrzelił samolot pełen Żydów?" Zakaz otwierania trumien. A sytuacja nabrzmiewa, jest coraz groźniejsza, dlatego że zestrzelono samolot ponad 200, bodajże 50 pasażerów zginęło w maszynie rosyjskiej jet. I teraz co się wydarzyło? Zestrzelono samolot wojskowy, zginął żołnierz i równocześnie helikopter rosyjski, w którym także zginął żołnierz, ale nie ma pewności, czy nie była to niemiecka rakieta, ponieważ niemieckie oddziały Bundeswehry w sile ponad 400 żołnierzy zawodowych i kilka razy tylu tajniaków z wyrzutniami rakietowymi typu Patriot stacjonują nielegalnie od kilku lat w Turcji. Posłuchajmy najpierw, co niemieckie Süddeutsche Zeitung puściło tutaj Władimira Putina, co prezydent Rosji powie w tej kwestii. Przykro mi, że musimy, nie będziemy oglądać tej reklamy, poczekamy. A szybko poszło. No, сегодняшние потери связаны с ударом, который нам нанесли в спину пособники террористов. But today's event is the blow that has been given to us in our back by the accomplices of terrorists. По-другому я не могу квалифицировать то, что сегодня случилось. There is only one way to qualify the event that took place today. Наш самолет был сбит на территории Сирии. Our jet was downed over the territory of Syria. Ракеты воздух-воздух с турецкого самолета F-16. By the air-to-air missile from the Turkish Delta F-16. Упал на территорию Сирии в 4 километрах от границы с Турцией. В любом случае, наши летчики и наш самолет никак не угрожали Турецкой Республике. In any way, our pilots, neither our pilots nor our jet threatened the territory of Turkey. Это очевидная вещь. It is an obvious thing. Они проводили операции по борьбе с ИГИЛ. И теперь повернемся еще до того момента, в котором... В любом случае, наши летчики и наш самолет... W którym mówi, upał na terytorium Syrii w 4 kilometrach od granicy z Turcją. W любом случае, nasze lotniki, nasz samolot nikak. Rakiety wzduch-wzduch z tureckiego samolotu F-16. O ten fragment chodziło. Słyszeliście Państwo, rakiety powietrze-powietrze z tureckiego samolotu F-16. I teraz przejdziemy na inny niemiecki film z portalu N24 Netz. Ania Lorenz. Nece reporterin. Jakaś młoda osoba, której się wydaje, i ona tutaj to wyraźnie mówi, ja to piszczę Państwu bez głosu, bo po co macie Państwo niemiecki oryginał tutaj słuchać. Ona tutaj mówi, że rakieta, która zestrzeliła ten samolot spadający, została wystrzelona z artylerii, czyli ziemia-powietrze. No i to zupełnie zmienia postać rzeczy. Dwóch lotników, którzy lecieli tym jetem, katapultowało się na spadochronach. Jeden zginął niestety,
a drugiego ona tutaj mówi, że wzięto do niewoli. I w tej części filmu są spekulacje na temat tureckich przedsięwzięć. Ale ja Państwu chcę pokazać tu przede wszystkim to, że ta reporterka Ania Lorenz twierdzi, że została wystrzelona rakieta artyleryjska. Skąd mogła ona być wystrzelona? I przedstawiam ją korespondencję z niemiecką Bundeswehrą rok temu. To było krótko po zwycięstwie Niemiec w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej kopanej w Brazylii 13 lipca 2014 roku. Ja napisałam tak. Czy przypadkiem Bundeswehra w rauszu zwycięstwa, na przykład po pijaku, nie zestrzeliła samolotu pasażerskiego lecącego z Holandii do Malezji nad Donbasem 17 lipca 2014 roku? Nie jest żadną tajemnicą w Europie, że Holendrzy z Niemcami lub odwrotnie mają na pieńku. Jak również taki komentarz. Co robi Bundeswehr na greckiej Krecie? Czy Syria zaatakowała Niemcy? Ostrzegam, że trzy razy S-szlak, trzeciego razu S-szlak nie będzie. S-szlak to słowo trzeba używać po niemiecku, dlatego że nie ma polskiego odnośnika. S-szlak to był 1 września 1939 roku. Rozumiecie Państwo, czym jest S-szlak niemiecki. Wystarczy, że pierwszą wojnę światową i drugą wojnę światową wywołali Niemcy. Przypominam o tym, że obie wojny Niemcy zaczęli i przegrali z Kretesem. Czas na traktat pokojowy po przegranej przez Niemców II wojnie światowej. 70 lat upływa, przypomnę. Tu Państwu pokażę ten film Bundeswehry, jak oni tutaj na tej Krecie strzelają z tych patriotów. Po prostu do tego są różne komentarze. My Polacy powinniśmy naprawdę wreszcie zacząć głośno o tym mówić, że Niemcy przez to, że wywołali obie wojny światowe w pierwszej połowie XX wieku, obie przegrali z Kretesem. Po polskiej stronie było w II wojnie światowej 10 milionów zamordowanych przez Niemców. I my tę wojnę wygraliśmy. I warunkiem po wojnie sektorów okupacyjnych było zdemilitaryzowanie Niemiec. Jakie to jest zdemilitaryzowanie Niemiec i zakaz eksportu niemieckiej zbrojeniówki, kiedy oni sobie na Krecie urzędują i właśnie w Turcji, proszę Państwa. No niestety. Właśnie, że nie tylko na Krecie, ale także w Turcji. Dokładnie tutaj, gdzie tutaj to się stało, stoją niemieckie patrioty, czyli artyleria, i niemieckim żołnierzom się niesamowicie szajba odbija, bo to po komentarzach widać, jakie nastawienie mają żołnierze Wehrmachtu, czyli Bundeswehry, jak im się pali do tej wojny. I jaka jest propaganda prowojenna znowu? To jest naród, Niemcy, który dwa razy rozpętał wojnę pierwszą i drugą i udowodnił tym, że nie jest zdolny do pokoju. Tymczasem, co robią polskie media? No, ośmieszają prezydenta Rosji, bo tu widzimy, ma zupełnie inną minę niż w Süddeutsche Zeitung. Tu mina jest zupełnie inna, proszę zobaczyć, poważna mina, prawda? Dwóch żołnierzy nie żyje, 250 pasażerów, nie było to, nawet miesiąc nie minął, nad Synajem samolot wybuchł.
I ta różnica zdań między atakiem, to co mówi prezydent Rosji Putin, że był to powietrze, wystrzelona rakieta z F-16, a tutaj reporterka twierdzi, że została wystrzelona z ziemi. No, ja miałam od razu wątpliwości. Jak tylko usłyszałam te komunikaty, przeglądnęłam, co piszą Niemcy. Ja obawiam się, że... I stawiam taką hipotezę śledczą, że ta rakieta została wystrzelona z ziemi i to niestety z... I że jest to prowokacja false flag, w której Niemcy się specjalizują, bo no niestety to jest państwo, które udowodniło, że nie jest zdolne do pokoju. Przy okazji zachęcam Państwa do oglądnięcia, jeśli nigdy jeszcze nie oglądaliście, filmu Operacja Himmler, niemiecka prowokacja false flag. Ten film w całości umieściłam na Królewska TV w celach edukacyjnych. Dziękuję za uwagę.